poznałem. Aha. Naprawdę. Chodząca reklama Honda. Tam cię nie poznałem. A no widzisz. To jest wszystko zrobione. Jest zrobiony gaźnik i ona chodzi jak chce. Jeszcze nią nie jechałem. Siema, siema. Honda lepsza jak wygląda, czyli Mateusz. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Dąbroj ze swoją CRF-ką, tak? Honda tylko wygląda. Honda tylko wygląda. I co, kiedy ją kupiłeś, powiedz? Ja kupiłem ją z 1,5 roku temu. I co robiłeś przy niej do tej pory? Kompletny remont. Coś ty, ile cię wyniósł? Ile mnie wyniósł? Ja wiem, coś koło 6 tysięcy. Ile? Koło 6 tysięcy. O kurwa, to co robiłeś? I zrobione totalnie wszystko, w silniku komplet nowe. Tak. Zostały tylko stare kartery praktycznie i głowica. No i co, jak teraz się jeździ po remoncie? Gorzej jak przed. Coś ty. No dokładnie. Polecasz? Nie wiem, czy to jest wina mechanika, czy... Mi się wydaje, że wina mechanika, wiesz, bo to jest gaźnik, nie? To jest gaźnik, tak. No to wiesz, tu jeszcze masz dysze. Nie wiadomo jakie są założone. Ja z tymi dyszami kombinowałem na wszystkie strony, dawałem większe, dawałem mniejsze, zmieniałem składy mieszanki, podnosiłem, obniżałem poziom paliwa w gaźniku i nie widzę jakichś tam większych różnic. Mhm. A może by jakiś ten fachowiec, może ten właśnie, wiesz, ten Bogusz, co KTM-a zrobił. Może on po prostu by ci poradził. Nie wiem, może. Ja bym spróbował do niego, wiesz? Bo on normalnie, wiesz co, coś tam jakieś, nie wiem, łożysko. Może być jakaś głupota. Głupota. A... Nie, tu nie ma haka. A nie będzie chodził. Nie? No, czyli nie jesteś zadowolony. Ani trochę. Ani trochę. Tata, ty jedziesz? Nie. Podobno. Czyli to jest który rok? To jest 2009. 2009, a ile za... Ostatnie wydanie na gaźniku. Aha, a ile zapłaciłeś za ten 2009? Ile? Żeby nie skłamać, dychę w motoreksie. Aha. W Gnieźnie. I plus 6, to masz 16. Napęd jak tutaj masz? Napęd jest założony 13 na 50. No to w sumie przełożenie dobre. Zarejestrowany on jest? Tak. On jest zarejestrowany, bo to jest... CRF-ki są z homologacji. To nie jest praktycznie, to jest CRF-a wydana przez fabrykę HM. I ona jest homologacyjna, ale silnik ma racinga, nie ten mocny. Bo normalna homologacyjna Honda ma 30 chyba 2 konie, a ta ma 43. O, to dużo. To jest 250, nie? Chyba nie. Dwie rury, nie? Kultowe. Wiesz, no wszyscy się zakochani w tych rurach kupują te motocykle, wiesz? Nie wiem dlaczego. No, ale widzisz, no sam się zakochałeś. No, spodobała mi się, ale kurde, trzeba było co innego brać, bo to... Będziesz sprzedawał, czy będziesz trzymał? Sprzedawać teraz nie będę, bo będę za bardzo w plecy. Aha, aha. Czyli jeszcze będziesz jeździł. Ona mnie kosztowała 16 tysięcy ponad, to ja jej nie sprzedam teraz za 8, bo kurde, więcej mi nikt na nią nie da. No właśnie. Tak, no to ci się nie opłaca. Nie, to nie ma sensu. Ja muszę nią jeździć tak, aż ją zajadę, o. Ale mówię ci, spróbuj do Bogusza dać, wiesz? Nie, jeszcze muszę kogoś się podchwycić, bo kurczę, to jest coś nie tak, żeby to silnik był kompletnie nowy zrobiony. No właśnie. I ona nie chodzi. Ale mówię, no może to być jakaś pierdła po prostu, nie? Nie. Czyli nie polecasz CRF-y w takim 250. Nie polecasz? Nie bardzo. Nie bardzo. Zresztą wszyscy widzą na kanale, co się dzieje z Hondami, kurde. Ale wszyscy i tak zakochani. No, zakochani, bo to... Starter masz czy kopka? Kopka. Uć się, panie, dasz się golnąć? Jak ją odpalisz, to się możesz przejechać. Jeny, a to będzie trudne. No, to jest bardzo trudne, ja mam z tym problem. Dobra, no dobra, spróbuję odpalić, ale no najwyżej nie pojadę, no trudno, nie? Ja już to widzę. Zobaczymy, czy... Instrukcja obsługi CRF-ki. Co muszę zrobić, powiedz, Mateusz? Kopać. Kopać, dobra. Ale mówię, że coś odczerpie. O, chodzi! Tak jak w WR-F-ie. Podaj mi rękawice. Tak jak w WR-F-ie, no masz rację. Ona ma zrobione 2 motogodziny po kompletnym ty. Jedź. Dobra. To się nie zabij. Dobra. Dziękuję. Co? Ona jest dosyć wysoka. Jaka jest? Wysoka jest, nie? No wysoka, no. Ale ja taki niski to też nie jestem. Bo jedna aż mam strafa, no przestraszam. Uważaj na trzeci hamulec, to jest dosyć ostry, nie? Mocny jest? Ostry jest. Ostry. O ja. To teraz będę musiał odpalić go. Bo to jest krosuwa. Idź Hondą to jest sztuka i odpalić Hondę to jest jeszcze większa sztuka. Spróbuję. Ja wolę mojego diabolini. Nogę można złamać. Kurwa. Dam ci taką radę. No. Musisz zejść do dołu. No wiem. I przejść ten moment o tyle ruchu nogą, musisz przejść ten moment kompresji. Dobra. Bo tu dekompresator nie działa na 100%. To ja chyba zrezygnuję z jazdy. Daj ci odpalę. Pamiętasz jak ją na kamieniołomie kopałem tyle razy? No, pamiętam. No. A ja czekałem za tobą. A kurwa, zalała się chyba. O, ci kurwa, popsułem teraz motocykl. Nie, teraz ją muszę przekopać. Muszę zalać. Aż śmierdzi. Lebił. Chciałem tu wyskoczyć, ale ci powiem, że nie jest zła. Nie jest zła, ale tylko za wysokie obroty ma. Ona musi mieć wysokie obroty, bo klei sprzęgło. Aha, ale ona w ogóle do siebie serwisówka podaje, że ona małe obroty musi mieć 3000. Aha. No. No to faktycznie to ma, ale falują one. To w ogóle nie idzie luzów bić, nie? No, ale falują. No falują, bo jest właśnie coś z tym gaźnikiem jeszcze chyba, kurde. O. I teraz w sumie przy dwójce powinno więcej tego przez to falowanie. Z dołu coś słabo. Co? Tak jakby ją... się stało? No zgadz mi. Ona z dołu jakby ją przylewało jeszcze, nie? No właśnie. No bo chciałem tu przyhamować, z dwój to powinna normalnie mi tu wystartować, a ona mi zgasła. No bo ona takie ma triki. Ale mi się wydaje, że to jest na pewno pierdóła, wiesz? To jest coś z paliwem jeszcze. Ja jak patrzyłem, kurde, w serwisówce to w ogóle nie jest gaźnik włożony od tego silnika, nie? Jest w ogóle inna symbolika, kurde, gaźnika. Aha. Na korpusie. Wszystko pasuje, jest niby, kurde, przelot, wszystko to samo, ale... I wiesz co? I masz za miękkie zawieszenie. Tego zawieszenia tak nie ma. Bardziej pasuje. A tak, ale ślizga się przód, ucieka. Obojętnie jaki nie patyk, jak i nierówność. To nas szybko dobija, nie? Tak. A tył dobrze, fajnie. Trakcję łapie. Nawet nie wiem, czy mi olej nie wyleciał z amortyzatora. No, ja tak ci powiem, bo zobacz. Zobacz, co się dzieje, patrz. On sobie chodzi, jak sobie chce, widzisz? Musiałem tu skręcić. No. Kiedyś jak skręciłem... Ale tak ci powiem, to tylko zrobić tutaj zawiasy, poprawić to, żeby tak nie falowała na wolnych i masz sprzęt. Także... Fajnie się trzyma. To oprócz tego przodu, nie? Także nie ma złego sprzętu. Ja bym polecał. Musisz nakręcić jeszcze jednego vloga. Którego? Jakiego? O Hondzie, że polecasz. Nie no. Teraz trzeba odpalić. Teraz mi nie odpali, bo się zalała. Odpali. Wtedy to się zalała na kamieniołomie. Jeszcze kurwa stópkę muszę naoszczyć, bo ucieka spod tego. Dobry sprzęt, kurwa. A przydość to zawiasy? No nie ma, nie jest tam miękki. Nic nie trzyma, nie. Teraz jest tam miękki, na pole jest dobre na górę. Aha. Ale pięknie przyjechałeś. Nie dał żyć. Bym ci nie dał żyć. Ale nie myślałeś, że ci jadę, co? No nie, nie. Tył bardzo ładnie trzyma. Potem przód ucieka, nie? No, przód ucieka, bo nie ma tam nic, nie ma zawieszenia. Nara, hejos. Ci powiem, że lepiej mi się kurde tym diabolinie chińskim latało jak ty.